No siema widzowie, już drugi raz to kurde robię teraz, bo nie udało się pierwsze nagranie. I znowu będę musiał mocz pić. Magia. Muszę się odlać tylko, nie? Wziąłem butelkę taką opustą, żeby nie było, że ona jest pełna. Muszę się jakoś cudem natury odlać. Nie wiem, czy mi się uda, bo sikanie nie jest na zawołanie. Chodzi o to, żebyście wiedzieli, że można wypić mocz i nic się nie dzieje. Swój własny. Cudzego nie, broń Boże, cudzego nie pijcie. Bo to się skończy źle. Nie wiem, kurwa, jak ja mam się odlać teraz tą butelkę. No ale, kurwa, mówiłem, obiecałem wam, że wypiję ten mocz. Hehe, coś śmieszniejsze. Także mam, kurwa, teraz problem z klękaniem, żeby się wysikać. Bo dosłownie materiał przed chwilą zrobiłem, się napiłem tego moczu. I cholera jasna, no właśnie sikam. I cholera jasna, powiem wam szczerze, że się nie nagrało nic na kamerę. Także mam nadzieję, że teraz się nagra. Czemu takie rzeczy robię? Bo jakiś facet chodzi przede mną, a ja sikam w butelkę. No dużo nie było. O, na spacerze. Dużo nie wyszło, jak widzicie. No bo wcześniej było więcej. Ale się nie udało się nagrać, no. Ale to jest... To są moje siki. To naprawdę to są moje siki, nic więcej. Zaraz wam powiem, jak smakują. Słonowate. Słonowate, no. Tak jak wcześniej, tylko że cholernie żałuję, że nie nagrałem. Słonowate. A to jest dlatego, jak ludzie chcą przetrwać, nie, ja nie muszę, tylko chcę wam pokazać. Z mordy tylko strasznie wali potem. Ale to cholernie wali. Mówię wam szczerze. No. Są ciepłe. Słonowate, bo to jest temperatura mniej więcej ciała. Także wiecie, jak temperatura ciała jest, to taka sama temperatura jest tych szczynów. Ja oczywiście nikomu nie polecam tego pić i tak dalej, bo to nie jest zbytnio zdrowe, nie? Muszę to przegryźć. Gdybym był kurwa na survivalu, to bym nie musiał, ale przegryzę to. Bo kurwa, no, to nie jest proste wyzwanie. Ale kurwa, ja wam tylko pokazuję, jak chcę, staram się pokazać, jak można kurwa przetrwać bez wody. I co, nie myśleliście, że ja nie wypiję moczu swojego? Pokazałem wam, da się. Major nawet tego, nie wiem, czy major by to zrobił, czy by dał radę. Zrobiłem to. I wiem, i to kurwa jeszcze dwa razy musiałem robić. Bo raz się nie nagrało. A wtedy więcej wypiłem. Ale wiem, że mi się nic nie stanie. Jak pijecie swój własny mocz, dopiero co oddany, nic wam się nie stanie. Nic. Nic. Kompletnie nic. Cudzego moczu nie wolno pić i swojego już po paru godzinach też nie wolno pić. Bo już bakterie się zalęgają. Natomiast jak wypijecie mocz od razu taki, jak to się mówi, tak jak teraz ja odlany, to nie ma problemu, nic się wam nie stanie, absolutnie, kurwa, nie ma opcji nawet. Nie ma opcji, po prostu nawodnicie organizm swój własny. Nie ma opcji, no. Ja wam pokażę jeszcze inne sztuczki, na których się znam i które wiem. To będziecie w szoku, to kurde, no, naprawdę, no. Na przykład dostarczanie sobie białka i tak dalej, nie, żeby przeżyć. To dla mnie to jest akurat proste, no, ale chcę was nauczyć, nie? Żebyście wiedzieli. No, gołębi to łapać nie będę raczej, no. Raczej pójdę szybszą drogą i prostszą. Czyli na ćmy, szczypawki i tak dalej, i ślimaki. Przynajmniej za tym nie trzeba biegać.
A najeść się można i to normalnie, zdrowo, nie? Także wam to na pewno pokażę. No, także trzymajcie się i zdrówka życzę.